No to szukamy dalej, Yennefer. I wiecie co? Tutaj zrobiliśmy mały myk, bo ja będę chodził sobie na razie w tym pancerzu Manticory. On tutaj znacznie lepiej wygląda. A ten pancerz już mi się trochę przejadł. Wolę tą Manticory właśnie, a resztę sobie zostawimy tą wiedźmińską taką, z Kermoren. I spoko, tutaj mam lepsze statystyki, ale wygląd ogólnie Manticory, więc może tak na razie zostać, a później będziemy sobie szukać pewnie niedźwiedzia albo innych sztunków wiedźmińskich. Bo Manticory tej ulepszonej nie będę miał, bo to jest w krwi i winie. Chyba że zacznę sobie w międzyczasie krew i wino i sobie poszukam. To jest dobry pomysł, ale to zobaczymy z czasem. Na razie lecimy tutaj z dzikim głodem. Z podstawką po prostu. Idziemy spytać o jedne. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko, Nordlingu. Tu się nie zgaduje. Nordlingu. Do wieży. Ja będę wybierał inne kwestie, albo tam, gdzie są wszystkie do wyboru, to będę czytał, ile się da. Nie ma się tutaj co spieszyć już z tą serią. Idziemy sobie robić wszystko. Ty, mistrzu. Hasło. Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chciałeś coś kupić? No. Pokaż, co tam masz, chłopie. Pokaż mi swój towar. Że masz karty? Nie. Tu jest jeszcze ten lepszy miecz Ami w sumie. Ami i on jest plus 11, ale będę używał tą... ten mieczek od Pani Jeziora. Na razie. Co on tu ma? Mieczyki, w sumie nic ciekawego. Ewentualnie mógłbym coś sprzedać, ale... Dobra, chłopie. Bywaj. Bywaj. To ile wieś darzy ta... I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi... To jest... Temerczycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivii. Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić nagonkę.
a to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Mhm. No dobra, wiadomo. Umo stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Mysław. No. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Dobra. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. No dobra. Pierwsze zleconko na Gryfa. Ale śmiesznie tak od początku. Pytaj myśliwego. No dobra, to może sobie naostrzymy mieczyk, co? Można czy nie? A tu. Dobra. Dobra, jesteśmy tutaj w chatce i... Myśliwy jest tu? Jest tam kto? Nie. Pewnie nie poszedł polować. No. Ale ja już tu nie pamiętam. To jest fajne, że... Minął rok i nie pamiętam wszystkiego. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. No i dobrze, że nie pamiętam. Ale Mysława w sumie kojarzę. Co tu było dokładnie, to nie. To już mi się podoba, bo nie będzie tak, że wszystko wiem. O! Cześć, Mysław. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? No? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś wilgartczyków zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. No. Mm-hmm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Dobra. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Bestia z białego sadu. Idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone. A i mam tutaj za późno. Taki większy wiatr, taką, nie wiem, mocniejszą pogodę jakby. Jak widzicie. Yes.
Tomysław, dobrze? A zjem sobie truskawkę. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Nie chcę o tym słyszeć. To jak, pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? Wiesz coś o tym gryfie? O, niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. To jesteś trochę odmieńcem, ale spoko. Jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Cicho być? Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. Dawaj kwiatka. O, niedźwiedź. No nie zabijam niedźwiedzi. Dobra, niedźwiedzia nie. Zostawiamy niedźwiedzia. No i co? To tu. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Nie ma co płakać. To byli Nilfgaardczycy. To byli chłopcy, tylko zakuci w czarne blachy. Bywajcie. Zbadaj miejsce. Tu coś mamy? Ziemia aż ciemna od zakrzepłej krwi. A ładnie to wygląda na tych modach. Biwak? Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Co jeszcze mamy? Nic już. Idziemy dalej. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Idziemy do tego leża, nie? Ale to dawno było. Fajnie, świetnie sobie tak przypomnij. Tu, skoczysz? Skoczysz? A już go widzę. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało od tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obijanie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Dobra. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Dobra, dobra. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobił
Zrobiłem co mogłem. 55. Pora wrócić do Vesemira. Idziemy się naradzić z Vesemirem. Coś tu jest? Byśmy mogli coś wziąć. Czy nie? Za bardzo nie ma, no. Ej, Emhyr. Aha, i tam mamy zlecenia. Byłem już w jednej tablicy, nie? A tu co mamy? Magia. To miejsce mocy. Miejsce mocy. Umiejętności. I nie mówcie mi, że teraz wszystkie będą od nowa punkty. Tak. O kurde. O kurde. To ja idę tu i widzimy się tam już na miejscu. Dobra, jestem. I co, Vesemir? Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Vorunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Setkę? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. Tak jest. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. A to już mam, bo chyba mam swój ekwipunek, nie? Bo nie byłem tam u nikogo. Mam już szakłak. A. Nada się w sam raz. Silna woń. To spoko. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać. No to fajnie. Niektóre rzeczy będziemy mieli pewnie z głowy. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Dobra. To chodź, Vesemir, no przecież biegniemy sobie. O. Biegniemy sobie z Vesemirem. On jest szybszy. Kurde, on jest szybki. Serio? Nie, nie może być szybszy. Ja będę szybki. No i co? Byłem pierwszy. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy? Gotowy. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar. Czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. No. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? A, może. Może w towarzystwie.
No, świetna ta historia. Te wątki w fabule, kurde. Nie, lepsza jest podstawka jednak. Musi być gdzieś niedaleko. Może taka rozbita, ale jednak lepsza. Przywitamy się. Czekaj. Kusze? Może będzie kusza? Lepsza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. O kurde. Ciekawe, czy będzie mocniejszy? Czy damy radę? Już nie pamiętam, jak to było, nie? W podstawce. Dobra, mamy kuszę. A, i wiecie co? Ona jest mocniejsza. Nie, gorsza. No to spoko. To chyba Arden będę ściągał, no. Kurde, ale mocarz będzie chyba. Też nie jest źle. Jakim spoko wychodzi. Aha, on teraz leci tam, nie? To pamiętam, to pamiętam. Oj, gryfik, gryfik. Jeszcze mnie chyba nie dotknął, to nie wiem. Pewnie będzie taki groźny, nie? Teraz sprawdzimy Igni i Ardem i... No, damy radę. O! A ciekawe, czy Irden coś da. No nie wolno. Kurde, chłopie. Chłopie, co ty taki agresywny? No to się naje. Dobra, chyba po gryfiku. Ale rzeźnia. On końcówkę mi pokazał. Nieźle. Nieźle. Chociaż no i to będzie wyzwanie. Mógłbyś poprawić. Na przykład? Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Dobra. Gdzie jest trofeum tu? Trofeum z gryf. Ale czarne chmury, nie? Nie, to przez tego moda. Takie są kolorki. Mi się bardziej podobają. Trochę mroczniej. Trochę lepiej. To idziemy oddać, nie? Idziemy oddać nagrodę. Tu powoli się będziemy wynosić chyba. No dobra, idziemy oddać nagrodę. Co to jest do cholery? Żyto? Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razy kańczugiem. Wykonać! A to będzie słychać. Nie, nie, na bogi, nie!
To będzie słychać tam gdzieś w oddali. Czego? Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Dobra. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Tam złoto. Dobra, bez... Pamiętam, że wtedy nie wziąłem. O, i teraz go biją. Aha, tamtego biją. No to co, to teraz się przygotowujemy. I wiecie co? Mamy jeszcze zadanka. Mamy poboczne... Zaginiony w akcji. Zlecenie. Mamy licho przy studni. Zakończone mamy to. I teraz, czy będziemy je robić, czy będziemy je robić później? Dajcie znać. I teraz już lecimy... Nie no, w sumie lecimy teraz z Wesemirem. Ewentualnie, czy się tutaj będziemy wracać, napiszcie. Tak czy tak już teraz lecę z Wesemirem.